Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Dicey Dungeons. No, tak. I dziś, już w normalnej rozdzielczości, wracamy do spotkania z naszym znajomym złodziejem, którym tym razem będziemy rozgrywać jedną z tych dwóch opcji. I spróbujemy dziś tendencję wzrostową, tak ciągle na przemian. Wiem, że nie jest to może najlepsze, ale tak, no. Skoro zostało dwie, to dwie sprawdzimy. A póki co, witaj ponownie, mój mały, niedoszły zwycięzco. Planujesz już, jak wydasz pieniądze, prywatna wyspa, jacht, nowi znajomi, którzy będą ci mówić, że jesteś faktycznie tak mądry, jak sobie uzdurałeś? Chyba już to było mówione. Ale dobra, tendencja wzrostowa. To będzie to, że 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 i tak dalej, okej. W takim wypadku... Zacznijmy od walki ze śluzakiem. W sumie czemu nie, jest tam przedmiot, więc wiecie, no. Przedmiot to zawsze dobry wybór. I dobra. Dwie jedynki. Nie ma sensu tego. Teraz już ma sens. Tak, w następnej rundzie trójki. Więc sześć obrażeń. Chyba, żeby to będą czwórki, piątki i tak dalej, no. Ale trudno się przeżyje jakoś. Dobra. Dobra, i ma tylko jedną parzystą. Dobrze. Dobrze. No i teraz czwórki. Na szczęście w przypadku czwórek nie ma czym się przejmować. I tak wygramy. I tak, następna walka chyba zaczęła się w takim wypadku od piątek. A może też czwórek, nie jestem pewien, ale dobra. Slurp. Slurp. Okej. Nadal nie wiem, co to oznacza, ale okej. I co tu mam? Podróba, zwykły kości, nie najlepszy, nie najgorsze, dobra. No i idziemy na ogrodnika bez żadnego gadania, mordzenia czy czegokolwiek innego i zaczynamy od piątek. W sumie... O, czy tą jedynkę opłaca się teraz rzucić? W sumie mógłbym, ale nie. Dwie jedynki, dwie dwójki i tak dalej. Kurczę, będę musiał się znacznie postarać, bo wiecie, no... Nie mogę polegać tylko na małych wartościach. Nie mogę polegać tylko na dużych wartościach. I teraz, jeśli to zduplikuję, będę miał 6. Dobra, zdecydowanie dobry wybór. Podaję zwycięstwo. Prawie. Dobrze, tylko że wiecie, znowu potem kolejne walki będą na tych, jak to się nazywa. O, no właśnie, będą na nieciekawych wartościach dla nas. I okej, chwila, czy da się coś z tego zrobić? 4, 5, 6, jedyneczką dobijamy. No i następna bitwa dwójki się zaczyna, więc w sumie to jest lepsze. I okej, poziom, kostka, jaj. Dobra, czarodziej, driada, kałamarniczka. No, musimy zacząć od driady, nie ma wyjścia, wiecie, skrzynia. A jednak preferuję mieć zawsze wyposażenie dostępne jak najprędzej i... Okej. I trochę obrażeń poleci. Zapewne jej to nie dobije, ale no. Przynajmniej będę już bliżej dobrej wartości. I okej, dobra. W następnej rundzie standardowa procedura prawdopodobnie wejdzie i powinno być okej. Wiecie, przez standardową procedurę mam na myśli to, co zawsze robię, jak czwórki dostaję. 7 obrażeń, tutaj bym miał już 4, jeszcze 3 zabraknie. Dobra, trudno. Tą trójkę zmarnuję. Ale to wiecie, głównie dlatego, żebym nie odzyskał lepszej wartości, tak? No. Gdybym zduplikował trójkę, to bym już miał wygraną. No trudno się mówi. Ale dobra, 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 dobra. Okej, wygrana. I w sumie tak, byliśmy trochę zmęczony, czy coś to wybaczcie, ale co? Rozumiecie, chyba że dosyć późna pora. Ale dobrze, dmuchawa.
udałoby się zdecydowanie ulepszyć. W ten sposób zawsze będę mógł bić jakieś tam obrażenia na kostkach dosyć dużych. Tego potrzebuję. Zaryzykuję stwierdzenia, że poradzę sobie bez tego. Nawet nie musiałem ryzykować, jak się okazało. Tutaj mam, jeśli bym to zmienił na piątki, to mam 5 piątek, to 5 razy 2, 10. Za mało. Okej, czyli tu mam 5 obrażeń, no tutaj mam 10. Wygraliśmy. Prawie. Więc no. Udało się. To się liczy. To prawda, ledwo żywi, ale no. Mamy level upa po tym. I dzięki dmuchawcy udało się bez problemu poradzić ze wszystkim. Zdecydowanie zasługuje na ulepszenie. Wsada luster albo kunai. Oj, ciężki wybór to będzie, ciężki wybór. Kunai to jest taki po prostu super sztylet, jak już wiecie, ale sala luster dająca więcej kostek. Oj. Na coś takiego się nie przygotowałem, więc pozwólcie, że zakręcę kołem dosłownie. Mam taką stronkę po prostu, na której kręcę kołem, jak nie mogę się zdecydować często i cyk. Kamian. Powinniście potencjalnie słyszeć. A jeśli nie będziecie słyszeć, to trudno, ale dobra. Okej. Dobra. Uwaga, uwaga. I co się wylosuje pierwsze, to wybieram. Kunai. No cóż. Jeśli to zadecydowało, że kunai, to kunai. Naprawdę jest przydatny, tylko czasami. Zresztą sala luster. Nie, dobra, sala luster dała akurat bonusy na cały czas. Popchnięcie. I urok wężowego oka. No z kunai to będzie super. A popchnięcie też biorę, bo czym by nie. Teraz tak, co by tutaj wyrzucić? Sztylet jest za dobry, dmuchawka jest zbyt potrzebna, podróba duplikuje kostkę tak po prostu, więc to też jest cenna rzecz. Ale no, podróba jest duża. Wytrudzili kostkę na dwie, to też będzie cenna rzecz. O kurczę, nie wiem. Będę tego pewnie żałował, ale tak, pójdziemy w ten sposób. I tak, czarodziej. Same jedynki. Tutaj akurat podróba byłoby teraz chyba lepsza. Ale trudno się mówi, teraz tak. Kunai, 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 kunai. I cek. 8 obrażeń w jedną turę. Teraz bym sobie dwójki, więc. Wyjdzie z tego 8 obrażeń w jedną turę? Chyba, że. Nie, nie będzie 8. Chociaż ile? Nie, dobra, będzie 8 jednak. Tego użyję, dostanę kolejne 6 obrażeń. Zrobię to. Czarodziej jest zbyt ryzykowny, ażeby wiecie, tego nie robić. Więc no muszę, po prostu muszę. I same jedynki, a nie, dwie jedynki tylko, ale dobra. Takie autozamrażanie, fajna sprawa. Tak, mógłbym to na czwórki, żeby mieć piątki następnej, tylko wtedy nie wygram. No nie wygram. Więc niestety zaczynam od czwórek. Nie jest to idealna sytuacja, ale no nie będę płakał też za tym. Jak zapewne wiecie, z czwórek można prawie idealnie już korzystać z tej, no, muchawki. I proszę, kowadło, czyli ulepszenie. Dobra. Zdecydowanie będę to brał na dmuchawkę. I tak, wiem, że mam lepsze rzeczy do ulepszenia niż sama w sobie dmuchawka, ale... Właśnie, ale... No jednak, powiedzmy, że co. Mimo wszystko to to... Kawka. No, brakuje mi słów teraz, ale tak...
No mimo wszystko ta dmuchawka jest sensowniejsza pod względem lepsza niż by za wartość 5 oczek, jeśli się nie mylę, bić chociaż te 4 obrażenia, a nie 2. Ale no. Nie będę tutaj nikogo zmuszał do, powiedzmy, zgadzania się ze mną. Jeśli waszym zdaniem jest gorsza, okej, okay, macie tylko prawo i w ogóle teraz Kunai zadaje obrażenia, Sztylet Max 2 zadaje obrażenia, ale... No to to się porobiło. Jeden, kiedy mam 2 obrażenia, ale jeszcze tak, 6 to tak. Tak, zrobimy tak. Dobra. I nie ma to znaczenia, co w sobie teraz wrzucę, więc... Nie chciałem tam... Co za zlamienie. Trudno. Dobra, dobra. Dawaj to. Stereo głowy. Dobra. Czemu nie? Wolę już go pokonać od razu i mieć 2 gwarantowane, wiecie, na następnym starciu niż... niż zaczynać starcie z 3, bo zawsze... Okej, okay, fajna rzecz. Co prawda musi mieć często 6, żeby z tego korzystać, ale... Ale chyba się skuszę. Mam coś na 1, to zawsze na 6 też będę mógł jakieś fajniejsze obrażenia bić, wiecie. Tak, to zjemy po pokonaniu słoika, bo na razie kaktus, po którym tak dostajemy level upa. I teraz tak, to przerabiamy w ten sposób, żeby zadawać jak największe obrażenia oczywiście. Tutaj 3, tutaj 2. No i ile dałem radę, tyle dałem radę. Nieparzysta, więc niestety będzie cierń. I 5 obrażeń. Damy 3. Wiem, zanim dobra wymiana. Okej, 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 tak, tak. No i teraz najgorzej, 4. Powiem szczerze, na obecny moment chyba nie ma gorszej wartości dla mnie niż 4. 6 jest w porządku, można łatwo narobić dodatkowe kostki i przerobić je w 1 wszystkie. 4. Za mało, żeby dmuchawki aktywować. A jednocześnie też, jak to się nazywa? Brakuje mi słów. Za mało, żeby dmuchawki aktywować, a za dużo, żeby to się przydało na sztylecie czy Kunai. Tak mogę 2 kostki na 2 wymienić, co jest nieefektywne. Albo możemy podkręcić to do 5, dobra. Trudno się mówi. 5. I chyba dzięki temu teraz wygram. Nie wygram. Też? Nie, dobra. Tutaj zastosuję jedną mechanikę. Zawsze jeśli ja ginę i wróg ginie, to mi zostaje 1 HP. Więc okej. Więc no, dobrze, co zauważyłem, bo inaczej bym mógł paść. O, przecież staram się tak bardzo. Nie wiem, co ja mogę jeszcze zrobić. Użyję specjalnego żelu do kolców, ale nie robią się ostrzejsze. Smutne. Ale tak, kaktusie, prawie mnie i tak pokonałeś przez moją lamę, więc tak, wewnętrzną lamę, tak najłatwiej to określić. Kunai pozwala 2, tu tą chawkę, jak mówiłem. Tak, tutaj 3 za 2. Ej, ja zobaczę w plecaku jeszcze, co mamy konkretnie. Okej, okay, podróba, która stanie się mniejsza, też fajna, tutaj 14 za 6. Kuszące, ale nie. Pierwsze co dmuchawa. Bo dmuchawa musi stać się opłacalna. Znacznie po prostu, wiecie, pomoże nam ze wszystkim. Teraz tak, same 6. Gdybym to przewidział, to wziąłbym co innego ze sobą, ale okej. Okay. Teraz są 6, to jeszcze spróbujmy zrobić tak najlepiej dla nas, więc tak. Okej, okay, okej. Okay. Żebyśmy pokonali swoja... Nie, nie pokonamy swoja. W jedną rundę. Tylko obrażeń zabrakło. Tam.
Więc niestety 3 HP aż stracimy. A teraz ładne jedyneczki. To z przyjemnością bym zachował na następną bitwę, ale no. Się nie udało, to trudno. I dobra, sklepik, co oferuje? Super. Meh. Może być. Ale nie bierzemy niczego, bo i tak mam wyposażenie dosyć dobre. I wiecie co, następne zdecydowanie będzie urok wężowego oka, jeśli chodzi o ulepszanie. Ja wiem, że no, mamy też inne rzeczy, ale na uroku będę mógł łatwiej generować jedynki. Dosłownie na każdej wartości będę mógł zmienić ją w dwie jedynki, które, no powiedzmy, będą opłacalniejsze. Oprócz jedynek, ale na jedynkach po co mam zmieniać, no, jedynki w jedynki. Proszę. Dwójka w trójkę. I gdybym tu miał to ulepszone, to bym miał już teraz idealną sytuację. A tak, to mogę zrobić tylko tak, żeby wyrwać z tego jedynkę. I dobrze. Powoli bijemy pianka. Zobaczymy, dokąd to dojdzie. Niestety, ma nieparzystą i dwie parzyste, czyli prawie najlepsza sytuacja, jaką mógł dostać. Najlepsze by było, gdybym miał dwie szóstki i piątkę. Okej, jedna jedynka, to dziękuję bardzo za taką wymianę, przyda się. To są inne rzeczy, to... Tak, to tak. Dwie dwójki, mogą być lepiej. Jest więcej trójek, czemu by nie? Trzeba tego używać, kiedy tylko możemy, bo jeśli nie będziemy tego robić, to pewnie podniemy łatwo. To go nie dobije, a zmniejszy mi życie, więc... Przeczekamy. Skoro i tak nie będzie trudno to już wygrać, potrzebujemy jedynie 3 aktywacje tego, jak to się nazywa. No, tego. No, dmuchawki. I dobra. Też tutaj mam 4 obrażenia. 5. Okej. Mogą to bardziej przemyśleć, jak trudno się mówi. Jedną kostkę podpaloną wyżniemy i powinno być dobrze. No i zdecydowanie to nie jest odpowiednia pora na nagrywki. Ale niestety. Nie wiem, czemu jakoś tak... Po prostu chciało mi się w to grać, ale teraz jak patrzę, że muszę gadać, to... To widzę, że to już nieodpowiednie i tak. Zdobyliśmy wytrych, wynajęliśmy inny wytrych na katastrofę, która może być w miarę ciekawa i... Kraken czy krystalina? Kraken czy krystalina? Chyba zacznę od krakena. Niby tam jest sklepik, ale kraken jest groźniejszy, więc wiecie, no... Tą zasadą... No, zapomniałem, że będę miał szóstki teraz, więc już... Ale tak, a co to chciałem? W sumie... Teraz chwila, z tego dostaję 2 obrażenia, a tu mam 4, więc to się już nie opłaca zamieniać szóstek na jedynki. Aż tak szybko. Dobra. Ale wracając... Dobra, zgubiłem wątek, który chciałem powiedzieć, więc wybaczcie, no... Niestety. Naprawdę, jak widzę to rozkażenie swoje, to aż żałuję, że zdecydowałem się to nagrać. Najbardziej bezużyteczny efekt taki może istnieć dla mnie teraz. Po prostu... Po co mi wiedzieć, jaka jest kostka, jak nie są oślepione wszystkie, to mogę sprawdzić. Jak są oślepione wszystkie, to i tak mogę sprawdzić, co na tym, wiecie, tym ekraniku, który tam się od boku pokazuje. Więc nie. Po prostu niepotrzebnie sztuczna inteligencja. Czy prędzej powinien powiedzieć sztuczna głupota. W ogóle próbuję coś tutaj osiągnąć w ten sposób. Dobra, 12 obrażeń, 2 razy 3 to jest mało, bo to jest 6. Dobra. Jak zwiększymy o 1, to jest 7, ale to w sumie, dobra. Użyjemy tego i będzie spokój. Więc dobra. Kraken po raz kolejny, mimo tego, że jest niebezpiecznym przeciwnikiem, okazał się za słaby. I teraz krystalina. Przeciwnik, który jest 100% RNG-based, więc... Może być zabójcza, może być łatwa do pokonania,
Dajcie, zobaczę, póki co liczę na pewno 3-1, no niestety. Tak, bijemy czym się da, zbijając jej łącznie 13 punktów zdrowia, co jest dobrym początkiem i... No, wygląda na to, że dostaniemy co najmniej 2 kryształy. Okej. Leczniczy, powietrza, który będzie ogłuszał. Chciałem w sumie ogłuszał, no raczej porażał. Dwie dwójki, no, mogło być lepiej. Ale okej. To było głupie. Totalnie głupie. No trudno, ale już się stało. Leczenie za 1, obrażenie za 6 oczywiście i jeszcze kryształek. Na szczęście na parzyste, więc przynajmniej nie zaatakuje znowu. I okej, same piątki i co mi wyłączycie? Może być. 3, 2. Robiłem na coś lepszego, ale dobra. No dobra. Dobra, dawaj. Dawaj, Krystalina. Pokaż, na co cię stać. Dobrze. Jednak nie jest to problem, bo my i tak wygrywamy. Ledwo, ledwo na końcówce życia, ale no, sukcesik. I teraz cios plecy, zadaj obrażenia 0, dodaj 1 przy każdym użyciu przedmiotu. Ciekawe, ale nie. Piła do metalu albo ulepsz wyposażenie. No, ulepsz wyposażenie. Albo byśmy mogli tu kunai teraz zrobić, tak? Wtedy do widzenia ze sztyletem. Albo może coś jeszcze takiego ważnego to było? Urok wężowego oka. Oczywiście, trójkę na 2 jedynki. Opłacalna wymiana. A tutaj północny urok wyrzut 2/6. Gdybym to miał wcześniej, to bym to może wziął. W sumie dobra, nawet teraz to wezmę. I tak. Czy teraz jest coś, co bym wymienił? W sumie. Sytuacja jest jaka jest. Może. Na razie zostawimy jak jest. Niedługo będę musiał już ustawić sobie też tą włócznię i... Zaczynam od Korneliusza. Korneliusz otrzymuje dodatkową kosztkę w każdej turze. 100 życia. I możecie sobie pomyśleć, że takie trudne czy coś i... Tak, bo proszę. Ale no. Musi odliczyć 99, więc... To jest po prostu boss, który polega na tym, że musimy jak najszybciej go pokonać, zanim on pokona nas. To nie będzie aż takie złe. Bo jestem w stanie po prostu stwierdzić, że jesteśmy właśnie o tyle mocni, że damy radę. Teraz tak, tak. Dobra. Dobra, dobra. Tak, tak. No. I widzicie, jakie obrażenia lecą, więc... On może szybko to odliczać. Owszem, się będzie dostawał dużo szóstek. Ale my bijemy też w miarę szybko. Więc moim zdaniem to jest... Powiedzmy wyrównane starcie. Super, super, super. No i widzicie, on już ma tylko 59, a sam ma jeszcze dużo więcej do odliczenia. Więc tak. No okej. Woli się zbliża. Ale dam radę i teraz proszę o 1-3, idealne. Dobra, czwóreczkę jedną zamieniam w piątkę. Drugą też zamieniam w piątkę. Następnie tu już szóstki. Nie są może najoptymalniejsze, ale... Szóstek łatwo się robi jedynki, więc tak. 62, 45, jesteśmy nadal na przodzie. No. Powinniśmy dać radę. Idealnie. I teraz tak, to idzie tutaj. To idzie tutaj. To idzie tutaj, jedynki oczywiście do kunai. Ej, dobra. Z tego co widzę, to w ogóle taką fortunę tym razem porodziło naprawdę pozytywnie, przez co no... To kunai robi robotę dobrą. Wiecie, nie to, że by wcześniej nie robiło, tylko no... Nie wiem czemu myślałem, że Salouster może okazać się lepszym wyborem, ale... Ale tak. Nawet jeśli byłoby lepszym wyborem. W sumie byłem głupi, że nie użyłem wytrychu na tamtym, ale trudno. A, to tak. I teraz musimy już dokończyć robotę.
następnej okazji nie będzie już. Jeśli teraz nam... jak to się nazywa? Oj. Możemy zginąć. Nie, nie mów się, że zginiemy w takim momencie. Tak, zginęliśmy. 4 HP. 4 HP mu zostało. Czy przez delikatne zapominanie o niektórych rzeczach, to zawsze graliśmy. Ale wyzwanie ukończono za ponad 20 punktów wyobrażeń szkletem w jednej turze. Oj, no cóż, no. A zapowiadałeś tak dobrze. Ej, no trudno, trudno. Może następne podejście będzie tym lepszym. A póki co zobaczmy, co tu możemy właśnie stwierdzić o kaktusie. Zwierzątko z dzieciństwa? Nigdy nie miałem zwierzaka, ale zbierałem małe kamyki i dawałem im imiona. Czego się wstydzisz? Bardzo się staram wyglądać dzielnie, ale jeszcze bardziej się martwię, czy to całe walczenie idzie mi dobrze, czy nie. Najlepszy utwór do karaoke. Lizo sprawa? Prawie, powinno być chyba. Że czuję się znacznie pewniej. Dlaczego jesteś w lochach? Chciałem pokonać swoje lęki. Chyba nieźle mi idzie, co? Dam radę. Taki trochę smutny, niepewny siebie kaktusik. No ale dobra, no cóż. 25 minut, więc wystarczająco na taki odcinek krótszy. Ze złodziejem. Niestety się nie udało. I tak, jako że nie jestem do końca w formie dzisiaj na gadanie, to nie będziemy robić już drugiego podejścia. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że tak, że odcinek się też wam podobał. Bo ja jestem nawet mimo to wszystkiego usatysfakcjonowany z wyniku. A póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. No i cóż, następny odcinek będzie oczywiście z robotem, więc trzymajcie się i hej hej.